Sytuacja wyglądała tak, że siedziałem na samym końcu autobusu i nagle był moment wypadku. Auto uderzyło w autobus, autobus w auto i zjechał do rowu. Myślałem, że wyjdzie, że wyjedzie z tego rowu, zatrzymiemy się i że normalnie, tak jak każdy wypadek, no zakończy się. No ale sytuacja wyglądała tak, że jechaliśmy tym rowem trochę dłużej. No i wyjechaliśmy na drogę. No i wszyscy krzyczeli, żeby zatrzymał się, że są dzieci w autobusie. No nastąpiła panika. Ja też zbytnio nie wiedziałem, co na początku robić, bo myślałem, że tak jak mówię, że autobus się zatrzyma i no i będzie koniec, no ale jechał dalej, więc postanowiłem działać, no i wstałem, podszedłem do kierowcy, no i na początku zauważyłem, że był no taki w stresie, on trzymał kierownicę, nie wiedział zbytnio, co się dzieje, był oszołomiony. No i stwierdziłem, że po prostu do niego powiem, żeby zatrzymał ten autobus, no ale nie krzyczałem do niego, bo był to też starszy pan, wiadomo, stres. A to jak zaczniesz na niego krzyczeć, też nie wiadomo, jak zareaguje, więc stwierdziłem, że powiem do niego po prostu, żeby się zatrzymał, żeby się tutaj zatrzymał, żeby nie jechał nigdzie dalej. Ale kierowca zbytnio też nie wiedział, co się do niego mówi i mówił, że jedziemy dalej, tam zaraz się zatrzymał, tam zaraz zakręt i stacja Orlenu i nie ma nigdzie miejsca z prawej strony, żeby się zatrzymać. Więc postanowiłem, że trzeba jakoś ten autobus zatrzymać. W pierwszej kolejności pomyślałem, żeby poszukać gdzieś ręcznego i zaciągnąć go, żeby się zatrzymał. No ale nie do końca mi się to udało, bo chyba w automatach nie ma ręcznego. Ale znalazłem jakąś dźwignię przy szybie kierowcy od lewej strony, więc postanowiłem, że ją pociągnę. No i jak kierowca siedział, tak ręką przeciągnąłem, ręką nad jego kolanami dałem i pociągnąłem tę wajchę. Nie pomogło to nic. Kierowca też tak nawet nie zareagował, jak tak w czasie jazdy ktoś mu przeszkadza, więc też było widać w szoku zbytnio. No i dalej postanowiłem, że może wyciągnę kluczyki ze stacyjki, bo autobus się zatrzyma. No aczkolwiek okazało się, że jak kluczyki wyciągnąłem ze stacyjki, to autobus dalej jechał. No i nastał kolejny problem, co zrobić, żeby zatrzymać ten autobus, więc pomyślałem, że może wrzucę na luz. No i nie pomyślałem, że w automacie może nie być drążka do zmiany biegów. I szukałem go i go nie znalazłem, o dziwo, więc zbytnio nie wiedziałem, co później zrobić, więc mówię, no to nacisnę na hamulec. No i dałem moją lewą nogę pomiędzy jego nogi i wcisnąłem pedał hamulca, no i autobus się zatrzymał. Wszyscy chcieli, żeby drzwi otworzyć, ale okazało się, że jak nie ma kluczyków w stacyjce, to nie da się drzwi otworzyć, a my próbowaliśmy tam klikać i otworzyć te drzwi, no ale się nie dało, bo nie było zapłonu. Jakiś z pasażerów te drzwi sforsował i no, otworzył je ręcznie, no i wszyscy wtedy wyszli. Pani, która siedziała za kierowcą, miała koszyk pełen grzybów, no i przy hamowaniu ten koszyk, no i się cały wywrócił, no i wszyscy wychodzą, ja tam ostatni wychodzę i ta pani zbiera grzyby i mówi, że ja muszę grzyby pozbierać. Ja mówię, nie, teraz wychodzimy. Policja już była na miejscu, bo na tej górce, gdzie zawsze stoją i suszą, akurat stali wtedy i nie mieli daleko do wypadku, że tak powiem. Osoby ranne no, usiadły tam na tym rowie tam i w autobusie usiedli też. Strażacy też bardzo szybko się pokazali, panowie policjanci też również pomogli w udzielaniu pierwszej pomocy, także każdy miał zapewnioną pomoc medyczną praktycznie od razu. Michała Skrzydło, list gratulacyjny. Gratuluję tej heroicznej postawy i dziękuję też za tą reakcję. Panie Łukasz, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zachowanie godnej postawy w chwili zagrożenia życia ludzkiego, które miało miejsce w dniu 18 października 2022 roku w Tarnowskich Górach na drodze wojewódzkiej 98. Pana bohaterski czyn, jakim wykazał się Pan podczas zatrzymania autobusu miejskiego, którego kierowca zasłabł i doprowadził do kolizji samochodem osobowym, a następnie utracił panowanie nad pojazdem, w którym podróżowało 11 osób, stanowi wzór do naśladowania dla całego społeczeństwa. Dziękując za zaangażowanie, życzę Panu sukcesów na gruncie prywatnym i zawodowym, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Panie Łukaszu, w imieniu całej Policji Tarnogórskiej wręczam Panu ten list gratulacyjny. Serdecznie dziękuję za super postawę. Cieszę się niezmiernie, że uratował Pan przynajmniej jedno, jak najwięcej istnień ludzkich. I cieszę się, że zachował Pan tak zimną krew i stał się Pan naprawdę prawdziwym bohaterem. Od realiach tarnogórskich jest Pan takim kapitanem wrona, który wylądował bez podwozia, a Pan uratował życie ludzkie. Tak to należy powiedzieć.
Czy życzę wszystkiego dobrego, panie Łukaszu? Oby już pan nie musiał z takiej sytuacji korzystać. I takie pytanie do pana. Wiem, że pan jest młodym człowiekiem, że pan w technikum skończył. Jeśli można spytać, jaki jest pana, czym się pan zajmuje aktualnie? Student i pan studiuje, pan pracuje? Tak, jestem aktualnie fotografem, prowadzę swój biznes, że tak powiem. Jeśli mogę się zareklamować, to Łukasz Stolarczyk na Facebooku. Jestem studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i aktualnie studiuję doradztwo filozoficzne i coaching. No i jestem też piłkarzem, bramkarzem, lubię Piasto Żarowice. Super. Bo panie Łukaszu, widzę, że pan zajęcie ma. Ja już tutaj chciałem panu zaproponować, żeby pan złożył dokument do policji. Ruch drogowy w osobie pana naczelnika obecnego się Michała Dzierki, który za chwileczkę też będzie pan uratował. Na pewno takich bohaterów chętnie przygarną. Jeżeli pan by kiedyś miał ochotę wstąpić do branży policyjnej, to jest pan dla nas super kandydatem. Zapraszamy do złożenia dokumentów i z przyjemnością powitamy pana w szeregach policji, jeżeli oczywiście miałby pan takie życzenie. I chciałbym mieć takich policjantów jak pan. Mamy takich wielu, ale im więcej, tym lepiej. Ja teraz pozwolę oddać głos panu naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego. On też dla pana ma słowo. Dziękuję bardzo za propozycję i rozważę to wszystko. Panie Łukaszu, nie ma powodu, że ścisnę pana dłoń. Tak jak tutaj pan chyba nam powiedział, pan Andrzej jest naprawdę bohaterski. Zachował pan zimną krew, to najważniejsze. Nie spanikował pan. Zatrzymał pan autobus. Co sam pan powiedział, nie wiedział pan, gdzie jest ręczny w takim autobusie, automat. Nie wiadomo, czy wrzucić jaki bieg. Wyciągnął pan kluczyki, tak, pojazd dalej jechał. Więc spodziewał pan kroki, nacisnął pan lec i zatrzymał pan pojazd. Naprawdę duże gratulacje i dziękuję za taką postawę. Jest to postawa godna do naśladowania. Drobny upominek od Komendy Kwiatowej w Krakowskich Górach. Elementy odblaskowe między innymi, żeby jak pan się poruszał po drogę, żeby pana dobrze widać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Szczególnie po tym pięknym parasolem od pana burmistrza, który był widoczny na drodze, to taki odblask. Teraz to już się nie da mnie nie zauważyć.